Jeżeli chodzi o budowę rozwiązań opartych o uczenie maszynowe, to zaczynamy od zrozumienia biznesu. Ważne jest zrozumienie kryteriów oceny przez biznes, rozwiązań, korzyści, które ma to rozwiązanie przynieść i na pewno zaraz po tym zaczynamy analizę danych. Jak już te dane zrozumiemy, to potem jest sama przyjemność, czy algorytmy machine learningowe, działające rozwiązanie, wtedy już rzeczywiście biznes zaczyna nas lubić, bo widzi korzyści z tych prac. Obecnie architekt jest przede wszystkim postrzegany poprzez pryzmat innowacji i w wielu organizacjach on wspiera i drive'uje wprowadzanie innowacji, zwłaszcza innowacji technologicznych. Po drugie, architekt tak naprawdę musi koordynować, wprowadzać, wspierać zmiany biznesowe, chociażby w dużych programach transformacyjnych związanych z digital transformation. Często jest tak, że nawet te zdublowane usługi powodują to, że szybciej dostarczamy usługi biznesowe, więc trzeba pamiętać, coś za coś. Nie da się jednocześnie być szybko zmienną instytucją i utrzymywać porządek, tak? Bo to nie idzie w parze. Do tego narzędzi nie ma, oprócz głowy i samych wypracowywania metod, jak i zarządzania. Największym wyzwaniem to jest dla mnie udział w budowaniu kompetencji zarządzania produktem w organizacjach. Architekci korporacyjni muszą pracować blisko członków zarządu, blisko zespołów produktowych, bo tam właśnie zapadają decyzje, więc tam architekci mogą pokazać swoją wartość. Największym wyzwaniem jest w Polsce to, że my jesteśmy na początku tej drogi. Wiele organizacji zaczyna wdrażać Agile'a od strony implementacji. To jest naturalne, bo zaczynamy od tych rzeczy, które są podstawowe i w ten sposób powoduje u architektów pewien dysonans i pewne rozgoryczenie. Natomiast jeżeli chcą pokazywać swoją wartość w innej organizacji, to muszą pokazywać właśnie product managerom i członkom zarządu.